Cześć, to Magdalena. Przychodzę dzisiaj do Was z drugą częścią podsumowania moich ubiegłorocznych wyczynów czytelniczych, czyli fanowską tyradą o książkach, które czytałam w 2023 roku. Tym razem chciałabym się zająć książkami niefabularnymi, czyli wszelkimi reportażami, esejami, książkami historycznymi, popularno-naukowymi itd., itd. Przedstawię Wam je troszeczkę inaczej niż przedstawiałam literaturę antyczną, ponieważ tam zależało mi, ze względu na charakter tego kanału przede wszystkim, na tym, żeby jeszcze raz jakby szerzej te książki przedstawić tym z Was, którym mogły gdzieś one umknąć albo w osobnych materiałach, albo w poprzednich podsumowaniach. Tutaj szerzej opowiem Wam o 5 tych, które uznałam za najlepsze w tym roku, natomiast o całej reszcie powiem tak tylko bardzo, bardzo skrótowo. I właściwie też nie o całej reszcie, ponieważ było kilka takich książek, na szczęście tylko kilka, co do których moje uczucia nie są szczególnie ciepłe, więc po prostu nie chcę do nich wracać już w ogóle. Raz o nich kiedyś powiedziałam, wystarczy. Także kilka tytułów będzie w tej kategorii po prostu pominiętych. Jeśli chodzi o kolejność książek, w jakiej będę Wam je przedstawiać, to proszę się do niej nie przywiązywać, ona o niczym nie świadczy. Będzie taka troszkę chronologiczna, trochę przypadkowa. Fanowską tyradę czas zacząć. Reading Lolita in Teheran, Azar Nafisi. Reportaż, a właściwie bardziej wspomnienia literaturoznawczyni, wykładowczyni akademickiej, której udało się uciec z Iranu. To ta książka, która namówiła mnie na sięgnięcie po opowieści Tysiąca i jednej nocy, ale o tym więcej w trzeciej części mojego podsumowania. Opowieść o tym, jak ucieczka w sztukę ratuje przed opresją. O tym, że dopóki potrafimy odbierać sztukę w kategoriach estetycznych, a nie z punktu widzenia bardzo zamordystycznie i prostacko pojętej religijnej moralności, z naszym człowieczeństwem wszystko jest w porządku. O tym, że bez sztuki nie ma cywilizacji, rozwoju, jest co najwyżej podkradana z zachodu technologia. Ale to w wymiarze krajowym. W wymiarze osobistym po prostu nie ma radości i sensu życia. A Gift of Love, Martin Luther King Jr. Książka kupiona spontanicznie na promocji, trochę na fali poczucia, że za mało jednak wiem o postaci Luthera Kinga, poza jakimiś tam ogólnikami, bo wiadomo, każdy coś kiedyś o nim czytał. Teksty tutaj zawarte generalnie można podzielić na 2 kategorie. Te bardziej religijne są, powiedzmy sobie szczerze, sztampowe, prostsze, nie wychodzą poza to, co zwykle słyszy się w apologetyce. Na szczęście jest ich mniej, większość zaś to teksty bardziej filozoficzno-społeczne i tu naprawdę jest się nad czym zastanawiać. Tam, gdzie autor wypowiada się o nierówności, czy to rasowej, czy ekonomicznej, o pokojowej walce o prawa, o polepszenie bytu, o faszyzmie, intelektualnej ślepocie i uprzedzeniach, tu jest po prostu wspaniały. Niestety te jego teksty kompletnie nie straciły na aktualności. Luther King to świetny mówca. Jego kazania są fantastycznie skomponowane i skonstruowane. Każde jest całostką retoryczną, z tezą, rozwinięciem, klarowną argumentacją i podsumowaniem. Po lekturze naprawdę zaczęłam lepiej rozumieć, dlaczego porywał tłumy i dlaczego nadal jest tak ważną postacią w dyskursie społecznym. Sapiens, od zwierząt do bogów, Yuval Noah Harari. Historia ludzkości od jej udomowienia przez trawy jadalne do dziś. Trzeba przyznać, gatunek nasz zaczynał skromnie i jak to się skończy, trochę strach się bać. Masa faktów, wniosków, anegdot, filozofii, trochę także komentarza od autorskiego. Liczyłam na popnaukę z zabarwieniem socjologiczno-filozoficznym i dostałam to, z tym, że w bonusie z lekkim jednak takim dreszczykiem i niepokojem, co też nasz gatunek jeszcze zgotuje sobie i światu, bo lektura niestety nie jest optymistyczna. Columbine, Dave Cullen. Reportaż o jednej z najsłynniejszych strzelanin szkolnych w USA, pisany po około 10-letnim śledztwie dziennikarskim, który próbuje tę tragedię odtworzyć w możliwie obiektywny sposób. Poszerzony o segmenty popularno-naukowe dotyczące psycho i socjopatii, technik negocjacyjnych i operacyjnych i wielu, wielu innych powiązanych zagadnień. Rzecz mocna, ale wyważona i niesensacyjna, która do wydarzenia podchodzi z szacunkiem. Mimo że brutalna, bo taka jest natura tego, co się stało, to zdecydowanie warta poznania. Szczególnie dla tych, których interesują Stany Zjednoczone z ich niebywałym zróżnicowaniem i złożoną kulturą, której jednym z przejawów są niestety powtarzające się kolejne strzelaniny, bo tak, to jest swojego rodzaju smutny, ale jednak fenomen kulturowy tego kraju. Kosmiczne rozterki Neil deGrasse Tyson. 100% Tysona w Tysonie. Nie jest to najlepsza jego książka, od razu zastrzegę. Trochę powtarza to, co znajdziemy w innych jego publikacjach, ale ja go lubię. Nie potrafię być wobec niego obiektywna. Po prostu polecam, bo uwielbiam, w jak prosty sposób tłumaczy mi świat, z jakim wdziękiem i humorem to robi. Tyle. Alchemy and Mysticism. Alexander Robb. Bardziej jest to tak naprawdę album, kolekcja dziwacznych rycin, niż książka o alchemii. Ale tekst też jest oczywiście, wiele można się także z niej dowiedzieć. Choć nie jest to uporządkowany, klarowny wywód na temat alchemii i jej historii.
doskonała jakość rycin, w dodatku bardzo, bardzo wizualnie zaskakujących. Jeżeli o alchemii nie wie się zupełnie nic, to może być zbyt skrótowa i dziwaczna, ale jeżeli wie się cokolwiek, to w tej anegdotycznej formie znajdzie się jednak mnóstwo ciekawostek, które no co najmniej uniosą brew. I tak po prostu, jest to ciekawa rzecz. Życie w średniowiecznym mieście, Francis Guise, Joseph Guise. Bardzo przyjemna popnauka, dokładnie o tym co w tytule. Pokazuje nam średniowiecze nie przekrojowo, ale na przykładzie konkretnego średniej wielkości i znaczenia francuskiego miasta w roku 1250. Autorzy zaczynają od szybkiego spojrzenia na procesy urbanizacyjne w Europie i ich rzymską genezę, a potem skupiają się już na konkretach, jak prawo, przedsiębiorczość, handel, kościół, w tym krucjaty, herezje, inkwizycja, handel relikwiami, budownictwo, na przykład proces budowania gotyckiej katedry. Pokazuje nam życie różnych grup społecznych, w tym mniejszości żydowskiej, do tego muzyka, na przykład początki muzyki polifonicznej, początki średniowiecznego teatru i wiele, wiele innych. Książka jest dość bogato ilustrowana, czyta się dobrze i podejrzewam, że będę sięgać po inne pozycje z tej serii w przyszłości. Historie florenckie Niccolò Machiavelli. Machiavelli kojarzy się głównie z księciem, oczywiście. W tym roku właśnie miałam okazję poczytać jego historię Florencji i bardzo się cieszę z tej lektury, chociaż mam zastrzeżenia. Wiemy, że Machiavelli nie pisał tylko i wyłącznie z głowy, a korzystał z innych, nie zawsze super poprawnych i obiektywnych źródeł, a do tego jeszcze miał pewną tendencję do źródeł owych przeinaczania. W związku z tym, nie wszystko, co nam podał, jest prawdą z faktograficznego punktu widzenia. Zdarzały mu się błędy. Jeśli ktoś jest historykiem, to pewnie je wyłapie. Ale jeśli ktoś jest tylko, jak ja, skromną fanką tematu, no to już nie. I wydanie polskie absolutnie w tym nie pomoże, bo tutaj nie ma przypisów. Na szczęście Machiavelli ma lekkie pióra i można po prostu, abstrahując już od prawdy historycznej, czytać to zwyczajnie jak powieść. Poza samym następstwem faktów, oczywiście mamy tutaj liczne detale dotyczące ogólnie klimatu w mieście, nie tylko tego politycznego i społecznego, dowiadujemy się tutaj także bardzo wiele o życiu wyższych warstw florenckiego społeczeństwa. A Companion to Marcus Aurelius, redakcja Marcel van Akeren. Seria Cambridge Companion jest doskonała. Ja nie mam zbyt wielu tomów, ale te, które mam, są we w miarę regularnym użyciu fragmentarycznym przy większości moich filmów. Ten akurat przeczytałam w całości, a nie tylko się z nim konsultowałam, więc trafia na tę listę. To jest absolutne top of the top, jeśli chodzi o naukowe serie wprowadzające w różną tematykę. Invisible Romance, Robert Knapp. Jak wyglądało życie zwykłego Gajusza? Tego nie wie nikt, ale mamy pewną ilość przesłanek i źródeł, które pomagają nam spróbować chociaż pewne aspekty życia przeciętnego Rzymianina zrozumieć. Proste to nie jest, bo i literatura, i sztuka zachowały się przede wszystkim fragmentarycznie i pokazywały nam obraz mocno niepełny, bo przede wszystkim skupiony na wyższych warstwach społecznych. Aby spróbować coś powiedzieć o większości, trzeba się odwoływać do źródeł nieco mniej mainstreamowych, takich jak graffiti, pisma satyryczne, skrawki literatury lżejszej, jak powieści czy nowele, z pism religijnych, zarówno wróżbiarskich czy magicznych, jak i różnorakich opowieści wczesnochrześcijańskich, z inskrypcji nagrobnych, wyroków sądowych, akt wojskowych, etc., etc. Książka najpierw pokazuje trudności, jakie stają przed badaczami i fanami epoki, a później odnosi się do poszczególnych grup społecznych i w sposób niezwykle wciągający przedstawia nam to, co w tej chwili o nich wiemy. Galaktyka Gutenberga, Marshall McLuhan. Rzecz o związku kultury oraz medium, w którym ją konsumujemy. Tak najprościej rzecz ujmując, o wpływie druku na rozwój kulturalno-intelektualny ludzkości, o zmianach społecznych, jakie wraz z wynalazkiem ruchomej czcionki nastąpiły. O fenomenie europejskiego postrzegania rzeczywistości, które zdominowane jest przez zmysł wzroku. O tym, że poznawanie świata przy pomocy drukowanych stron, dyskurs filozoficzny w postaci nie dialogu, a publikacji będących odpowiedziami na siebie nawzajem, zmieniły stosunek człowieka do pozostałych zmysłów, którymi dysponuje. Także trochę o powrocie do werbalności, które obserwujemy od momentu powstania radia oraz o audiowizualności, którą wniosła telewizja. Autor buduje nam całą złożoną i wielowątkową narrację o historii piśmiennictwa, czytelnictwa, przyswajania treści w ogóle. Skupia się na różnicach między kulturą rękopiśmienną, a zdecydowanie bardziej przystępną kulturą druku. Pozycja ta ma formę eseju, a nie uporządkowanego wywodu, trzeba więc bardzo się skupić przy czytaniu, ale jest to coś niesłychanie stymulującego, mimo że od lat 70., kiedy wyszła, no nieco się tam jednak już zdezaktualizowało. Po co czytać klasyków Italo Calvino? Pytanie nasz autor zadaje nam proste i odpowiedź daje równie prostą. Bo lepiej ich czytać, niż ich nie czytać. A tę prostą odpowiedź oczywiście umotywowuje licznymi przykładami. To książka utkana z nawiązań, odniesień i skojarzeń, w której ten erudyta i entuzjasta literatury mówi nam równie dużo o swoich książkach życia, co o sobie samym i tym, jakim on jest czytelnikiem. Spoiler alert, nie ma Iliady, no ale jest Odyseja, to już coś.
Książka może i nie jest jakaś z gatunku przewartościowujących odbiorcy cały świat, ale jest świetnie napisana. I o innych książkach. Czy nam, książkowym maniakom, trzeba czegoś więcej? Jak kwitnące drzewo. Silvia Diacchetti, Enrico Faini, Lorenzo Tencini i Sergio Tonietti. Historia Florencji opowiedziana przez czworo autorów, którzy w 13 rozdziałach naświetlają nam pewne aspekty życia i funkcjonowania w tym cudownym mieście. Rzecz krótka i zdecydowanie dla fanów tematu, ponieważ trzeba już o nim co nieco wiedzieć, żeby się dokładnie orientować, co, kto, kiedy i dlaczego. Skrótowa, dość nierówno napisana, co nie oznacza, że zupełnie niczego się z niej nie dowiedziałam. W sumie nie wiedziałam, czy Wam ją pokazywać, ponieważ mam bardzo mieszane uczucia co do tej książki. Uważam ją za średnią, ale po prostu chciałam wstawić zdjęcie Florencji. 5 sekund na zachwyt nad miastem i lecimy do top 5, a właściwie to top 6, bo wiecie co, w toku nagrywania podjęłam decyzję, że muszę umieścić w topce jeszcze jedną książkę. Ale zacznę od najgrubszej z książek, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać. Jean Favier, Wojna stuletnia, wydawnictwo Astra. Kto oglądał moje podsumowania, ten musiał zauważyć, że jest to książka, o której już raz bardzo entuzjastycznie i bardzo długo się wypowiadałam, więc dzisiaj spróbuję nieco krócej. Jest to historia bardzo dziwnego konfliktu między Wielką Brytanią a Francją, która zaczęła się od tego, że jeden człowiek chyba nie lubił kobiet, w związku z powyższym zakazał im dziedziczenia. Nie jest to, tak jakby tytuł sugerował, historia jednej wojny, która trwała bite 100 lat bez przerwy. Jest to raczej historia ponad stulecia szeregu konfliktów, które wszystkie miały u podstaw gdzieś ten konflikt pierwotny właśnie o prawo do korony Francji. Taki protip dla wszystkich rządzących. Wydziedziczanie księżniczek czasem się zupełnie nie opłaca, ponieważ może się okazać, na przykład za dwa pokolenia, że najbliższym męskim krewnym jest król wrogiego kraju. Główną siłą tej książki, poza danymi faktograficznymi, które w dodatku podane są w taki, wiecie, niekonfundujący laików sposób, są opisy. One są rozlewne, powiedziałabym wręcz, że beletrystyczne, szczególnie tam, gdzie pokazuje nam autor bitwy. Za nimi się tak dobrze podąża, praktycznie jak za bitwami u Sienkiewicza. I naprawdę, nie przesadzam tutaj wcale. Oprócz tego, że fantastycznie pokazane jest, co się na polu bitwy dzieje, to w to wszystko wplecione są informacje o taktyce wojennej, o uzbrojeniu, o tym, na czym polega zawód rycerza, bo jest to no, nie tylko przynależność do pewnego stanu klasowego, ale również jest to po prostu zawód. Informacje o koniach bojowych, zbrojach. Proszę bardzo, to wszystko tutaj znajdziemy pięknie wplecione w naprawdę wciągające opisy bitew. Właśnie to mi się w tej książce podoba, takie organiczne wplatanie dodatkowych faktów, dodatkowych ciekawostek, takich, które dają nam głębsze spojrzenie, które dają nam kontekst. Naprawdę uważam, że świetnie, świetnie zostało to tutaj zrobione. I oprócz tego, że te opisy są takie no po prostu ładne i rozlewne i świetnie się za nimi podąża, to są też dość szczegółowe i ja czuję, że po lekturze tej książki dowiedziałam się oczywiście dużo o wojnie stuletniej, ale przede wszystkim dostałam gigantyczną dawkę wiedzy o samej epoce, o tym jak żyło się wtedy ludziom, niekoniecznie tylko i wyłącznie królom, rycerzom i tym takim, wiecie, superważnym panom z kronik. Ta książka jest niezmiernie przystępna i jasna. I dla takich historycznych dyletantów jak ja to jest coś, co po prostu przeprowadza przez tę historię dosłownie za rączkę. Tutaj naprawdę ciężko się zgubić. Jedyny minus jest taki, że no tutaj nie ma map. W sensie no jest kilka, ale one są tak schematyczne i one są po prostu ponurym żartem tej książki i nie będę się nad nimi więcej znęcać. Trzeba sobie mapy wydrukować samemu. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega bycie rycerzem, czy opłacało się podczas bitwy oddać w niewolę, czy jednak walczyć dalej, czy opłacało się wstępować do zakonu rycerskiego, co zrobić z biczownikami, którzy nagle zaczynają hasać po naszych włościach. O co chodzi z tą artylerią? Czy ta nowinka technologiczna się przyjmie, czy nie? Dlaczego nagle system feudalny zaczyna wyglądać, jakby rozłaził nam się w szwach i skąd nagle u Francuzów jakieś takie poczucie jedności narodowej? To są pytania, na które ta książka między innymi odpowiada, ale nie są te pytania jedyne, jest ich zdecydowanie więcej. Ja się powtórzę i powiem jeszcze raz, że to jest fantastyczna rzecz i że gorąco polecam, ale naprawdę czytałam ją już wiele miesięcy temu, a mój entuzjazm do tej pozycji nie gaśnie. I bardzo się cieszę, że ją mam, bo sądzę, że za kilka lat, jak gdzieś tam
i jeszcze większa ilość detali niż do tej pory wywietrzeje mi z głowy, to chętnie do niej wrócę, bo ją się po prostu doskonale czyta. I dla odmiany teraz najcieńsza książka z tych, które chciałabym Wam dzisiaj pokazać, rzeczywiście chudziutka, a jest to pozycja Rosa Kinga, Brunelleschi's Dome, The Story of the Great Cathedral in Florence. Rosa Kinga możecie już kojarzyć, ja miałam okazję już raz kiedyś entuzjastycznie o tym autorze się wypowiadać na tym kanale, ha, co najmniej raz. Ponieważ w ubiegłym roku jedną z takich moich ulubionych książek roku była też jego pozycja, The Bookseller of Florence, którą w sumie nabyłam przez przypadek właśnie będąc we Florencji i skusił mnie tytuł. Co tu dużo mówić, ja jestem prosta dziewczyna, widzę dobry tytuł, sięgam po książkę i być może kupuję, ale nieważne. Kiedy w 1296 roku Arnolfo di Cambio dostał bojowe zadanie od Republiki Florenckiej wybudowania katedry według swojego projektu, wiedział kilka rzeczy. Jedną z nich było to, że na bank nie dożyje końca tej budowy, ponieważ wtedy po prostu katedry budowano czasami setki lat. Po drugie, wiedział, że nie jego problemem jest wymyślenie, jak ją zwieńczyć kopułą, ponieważ to będą musiały zrobić sobie następne pokolenia. I tak w następnych pokoleniach w roku już 1420 to zadanie przypadło właśnie komuś, kto się nazywał Filippo Brunelleschi i był złotnikiem. Złotnikiem oczywiście był na początku swojej kariery, ale dość szybko skręcił ku architekturze i niejakie doświadczenie już w budowaniu kopuł, chociaż na zdecydowanie mniejszą skalę miał, ponieważ tutaj skala kopuł jest gigantyczna. 45,5 metra w szerokości, 70 metrów w wysokości. I trzeba to było wymyślić tak, żeby ona po pierwsze nie zawaliła się pod własnym ciężarem, po drugie nie zgniotła murów, które miały ją utrzymać, a po trzecie, żeby nie trzeba było do jej budowy używać rusztowań drewnianych, ponieważ taka ilość drewna, jaką trzeba by było na nie sprowadzić, mogłaby spokojnie pogrążyć Republikę Florencką finansowo na następne stulecia. W książce znajdziemy oczywiście poza historią samej kopuły i technikaliami, które związane były z tą budową, mnóstwo informacji o życiu w tamtejszym mieście. Bardzo często informacji skupiających się na takich ludziach, którzy no raczej nie występują w książkach o Florencji, które zwykle czytamy. Oczywiście tutaj się przewiną wielkie nazwiska i znane historyczne postacie, ale przewiną się również robotnicy różnych branż, którzy byli zaangażowani w tę budowę. Będziemy widzieli, jak wyglądało ich życie, jak im płacono i ile. Czy dało się przeżyć za dniówkę, którą taki robotnik otrzymywał? Czym się żywili? Jak wyglądało BHP podczas budowania kopuły? Ilu rodzajów cegieł? Jak, gdzie i przez kogo wypalanych używano do budowania kopuły? I tak dalej, i tak dalej. To było również gigantyczne przedsięwzięcie ekonomiczne, więc dowiemy się również, skąd pozyskiwano i jak fundusze na ten projekt, jak wyglądało zarządzanie nim od strony ekonomicznej, a to wszystko podane wartko i z pasją. Ale to nie wszystko, znajdziemy tutaj opisy oraz schematy maszyn budowlanych, które Brunelleschi zaprojektował na potrzeby właśnie wzniesienia swojej kopuły maszyn, które później inspirowały chociażby młodego Leonardo da Vinci. I tak jak przy poprzedniej książce Rosa Kinga, tak przy tej miałam, czytając książkę popularno-naukową, mniej więcej ten sam rodzaj immersji, jaki mam czytając powieść. Niesamowicie dużo się dowiedziałam, ale też świetnie się przy niej bawiłam. Także bawiąc uczyć opanował do perfekcji, ja mogę kolejny raz tylko polecić. I kolejna rzecz, Pax Romana. Mogliście się pewnie spodziewać, że raczej się pojawi w tej kategorii coś również związanego z kulturą antyczną. Tym razem Adrian Goldsworthy o nazwisku bardzo pasującym do stylu jego pisania, ponieważ uważam, że autor na wagę złota. Próbuje pokazać nam w jak najbardziej zniuansowany sposób pewien wycinek historii Rzymu, pewien postulat tak naprawdę, nigdy do końca chyba nie zrealizowany, jakim był tytułowy rzymski pokój. No właśnie, jak żyło się ludziom u szczytu potęgi imperium, już po okresie oczywiście wojen domowych i tych największych niepokojów, wtedy kiedy już wszedł system cesarski, wtedy kiedy Rzym tak naprawdę wrogów miał już tylko poza swoimi granicami, a wewnątrz miało być właśnie pokojowo. Mamy tutaj problemowe, a nie chronologiczne spojrzenie na historię Rzymu, które ma nam jak najlepiej spróbować zdefiniować ideę w ogóle rzymskiego imperializmu, trochę jako sposobu na rozwiązanie szeregu problemów, które pojawiły się w toku rozwoju tego no, bardzo oryginalnego w historii naszego globu państwa. To jest przede wszystkim taka pogłębiona, rzetelna analiza
Rzymu i rzymskości jako sposobu myślenia, jako zjawiska, jako tożsamości, jako idei politycznej, militarnej, społecznej. W dodatku znowu jest to rzecz napisana w niesamowicie przystępny i wciągający sposób. Ja po prostu lubię, jak książki historyczne mnie wciągają. Taki chyba muszę wniosek wyciągnąć z tego, że pokazuję wam w sumie trzecią z rzędu i o trzeciej z rzędu mówię, że jest po prostu wciągająca. To jest niesłychanie stymulująca lektura, która odpowiada na większość pytań o Rzym, jakie można zadać, ale jest to lektura również, która kolejne pytania stawia. Przede wszystkim pytanie o to, czym tak naprawdę jest pokój, czy warto do niego dążyć i czy w ogóle jest on w jakimkolwiek systemie państwowym osiągalny. Księga Wychodzenia za dnia, Tajemnice Egipskiej Księgi Umarłych. Petarda. Po prostu. Ta książka jest wspaniała, jestem cały czas pełna entuzjazmu dla niej. Fakt, skończyłam ją czytać w sumie niedawno, bo dopiero w grudniu, ale myślę, że to jest jedna z tych książek takich, które czytałam w tym roku, które zostaną ze mną zdecydowanie na dłużej gdzieś tam w moim umyśle. Autor przybliża nam w niej kulturę Egiptu, oczywiście, przede wszystkim w takim funeralnym jej aspekcie i robi to w taki sposób, że miałam taką myśl czytając, że gdyby istniały jakieś zaświaty i gdybym miała gdzieś tam iść po śmierci, to może czcin nie jest takie złe, pod warunkiem oczywiście, że ma się ze sobą Księgę Umarłych, która po pierwsze przeprowadzi nas przez wszelkie potrzebne obrzędy, żeby się na morze dostać, po drugie pokaże nam, jak te zaświaty wyglądają, będzie takim przewodnikiem po nich, będziemy mogli się w nich zorientować i iść tam, gdzie chcemy iść konkretnie, a po trzecie zawiera zaklęcia, bo to jest Egipt i tutaj bez magii i czarów oczywiście nie może się obyć. To jest tak naprawdę księga zaklęć, które mają zapewnić duszy Egipcjanina dobrobyt i spokój, kiedy się już znajdzie w zaświatach. Oprócz części teoretycznej, która mówi nam o samej idei Księgi Umarłych, skąd ona się wzięła, jak ona się rozwijała przez stulecia, która przybliża nam ten, w sumie gatunek literacki, możemy chyba dzisiaj tak powiedzieć, mamy również zamieszczone tłumaczenia dwóch różnych Ksiąg Umarłych, ponieważ każda była troszkę inna i muszę przyznać, że i pierwsza ta część teoretyczna i ta druga, kiedy już obcujemy rzeczywiście z tą literaturą staroegipską, są niesłychanie właśnie znowu wciągające. Ha, to jest słowo, które jest sponsorem, jak w ulicy Sezamkowej tego odcinka. Ale tak, ja po lekturze poczułam się z tym Egiptem jakoś tak bardziej związana emocjonalnie i jestem absolutnie pewna, że zmobilizuje mnie ona do poznania tej kultury bardziej, bo ja tak, wiecie, coś tam wiem, ale nie za dużo. Na pewno będę chciała sięgnąć co najmniej po coś popularno-naukowego, a kto wie, może pokuszę się nawet o coś poważniejszego. Zobaczymy, rok jest długi, całych 11 miesięcy przede mną. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało coś równie dobrego o Egipcie, jak to znaleźć. Chociaż ona jest tak dobra, że naprawdę będzie trudno. User-friendly Cliff Kuang i Robert Fabricant. Jak dobrym projektem wychować ludzkość. To mógłby być podtytuł tej książki. Ja wiem, brzmi to strasznie jak jakaś inżynieria społeczna, ale nie, w ogóle nie o to chodzi. Znaczy, trochę o to chodzi, ale w taki dobry sposób. Jak sposób zaprojektowania rzeczy codziennego użytku wpływa na nasze relacje z otoczeniem, na nasze relacje z innymi ludźmi? Czy zmienia nas w coś osobiście, a finalnie, czy ma jakiś wpływ na funkcjonowanie całych grup społecznych? To jest jedno z pytań, które ta książka stawia i na które moim zdaniem całkiem dobrze odpowiada. Nie jest to historia designu, raczej szereg historii jednego produktu czy jednego doświadczenia konsumenckiego, szereg historii działań, jakie musieli podjąć projektanci, żeby albo dany produkt, albo dana interakcja z produktem finalnie wyglądała tak, a nie inaczej i miała konkretny wpływ na użytkownika. Mówi przede wszystkim o myśleniu projektowym, które w centrum ma człowieka, jego ograniczenia, przyzwyczajenia, różne instynkty, które wyewoluowały naturalnie w naszym gatunku. Mówi po prostu o tak zwanym designie zorientowanym na użytkownika, który w stosunku do niego będzie empatyczny. Etyka i empatia to są dwa najważniejsze słowa tej książki i brzmi to dziwnie, prawda? Raczej tak utopijnie i nierealistycznie, ponieważ na co dzień, powiedzmy sobie szczerze, większość tego, z czym mamy do czynienia, to nie są super zaprojektowane rzeczy. Często jest wręcz przeciwnie. Nasze doświadczenie konsumenckie raczej napędza właśnie kupowanie kolejnych produktów, które mają zastąpić te, które nie spełniły naszych oczekiwań. I bardziej chyba rynek nastawiony jest na kreowanie poprzez reklamę potrzeb, niż odpowiadanie na te potrzeby, które my realnie mamy.
Świat dobrze zaprojektowanych produktów ma być bezpieczny i niekonfundujący, przy czym bezpieczny nie tylko dla użytkownika danego produktu, ale również osób postronnych, bo da się tak zaprojektować interakcję kierowca-samochód na przykład, żeby tego kierowcę jednak zachęcić do tego, aby częściej ściągał nogę z gazu, co wpłynie oczywiście na wzrost bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. A jak to zrobić? No to już musicie doczytać sami. Edukowanie ludzkości poprzez kreowanie nawyków konsumenckich no może się wydawać na samym początku dziwnie, ale jeżeli robione etycznie, empatycznie i w dobrej wierze, to czemu nie? I ta książka jest właśnie o tym. No i ostatnia książka. Tak jak wspominałam, podczas tworzenia top 5 uznałam, że to musi być jednak top 6, ponieważ nie mogłam pominąć tego Ciemne typki, Keith Houston. Pasjonująca książka o typografii. To brzmi może dość egzotycznie, przynajmniej dla mnie, bo mnie typografia jakoś do tej pory nigdy nie pasjonowała, ale tak, to jest historia piśmiennictwa i znaków typograficznych, które pomagają tekst zrozumiale napisać i ze zrozumieniem go później odczytać. To jest historia często bezimiennych wizjonerów rękopiśmiennictwa, którzy byli zainteresowani nie tylko tym, żeby jak najlepiej nam tekst przepisać, ale także, żeby pomóc czytelnikowi w odczytaniu go jednoznacznym, nie budzącym wątpliwości, również wygodniejszym po prostu dla niego. Tu jest masa anegdot, zarówno o rękopiśmiennictwie, o kopistach średniowiecznych, ale również o współczesnych wizjonerach, którzy proponują co jakiś czas wprowadzenie nowego znaku interpunkcyjnego i muszę przyznać, że część z tych znaków kurczę, używałabym. Naprawdę jest kilka takich, których bardzo, ale to bardzo brakuje mi na klawiaturze komputera. To jest napisane z taką pasją, miłością i żarliwością, której absolutnie nie spodziewałabym się po tym temacie. Typografia jakby nie kojarzyła mi się z tymi rzeczami, ale po przeczytaniu ja autora rozumiem. To jest fascynujący, pasjonujący świat, o którym też będę chciała się na pewno dowiedzieć jeszcze więcej. Ta książka wydaje mi się, że jest dla mnie takim właśnie pozytywnym zaskoczeniem roku, bo spodziewałam się, że to będzie rzecz ciekawa, ale nie spodziewałam się, że to będzie rzecz, która mnie nie tylko czegoś nauczy, ale przede wszystkim rozbawi, bo autor pisze z takim wdziękiem i humorem. Naprawdę te dwie cechy tak mi tę książkę sprzedały, że będę ją właśnie polecać i chwalić jeszcze też długo. Póki jeszcze jest w księgarniach, polecam zakup koniecznie, bo warto. A przy okazji, jak na tę tematykę przystało, oczywiście ona jest fenomenalnie też wydana, ją się nie tylko świetnie czyta, ale ją się tak po prostu wspaniale również ogląda. Jedyne, co mi przeszkadzało, to oczywiście przypisy na końcu, chociaż wiecie co, nie. Ta książka jest wydana tak pięknie, że ja jej nawet przypisy na końcu wybaczę. A to już jest naprawdę gigantyczna pochwała z mojej strony. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca drugiej części mojego podsumowania 2023 roku. Brawo my. Dajcie znać, jak w kategorii książki niefabularne było w tym roku u Was. Czy czytaliśmy to samo? Czy ktoś z Was w tym roku również czytał te książki, o których dzisiaj opowiadałam ja? Co o nich sądzicie? Czy któryś z tych książek nie znacie i na przykład zachęciłam? Dajcie o tym wszystkim znać koniecznie w komentarzach. Jeżeli ten film Ci się podobał, to nie krępuj się, droga widzko, drogi widzu. Kciuk w górę to zawsze jest dobra i mile widziana zarówno przeze mnie, jak i przez algorytm opcja. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Wszelkie podsumowania cząstkowe, które nagrywałam w ciągu roku, podlinkuję w opisie pod tym materiałem, a niebawem, mam nadzieję, zobaczymy się na części trzeciej, w której podsumowywać będę tylko i wyłącznie dramaty oraz powieści. A na dzisiaj zostało mi już tylko pozdrowić Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa! Mnóstwo. Czemu znowu mnóstwo? Bla, bla, bla. Co teraz?